musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza i u proroków. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Usiądźcie tu. Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. To jest tylko przedsmak Twojej męki, Jezusie. Na razie to tylko strach. Strach, który nie jest obcy żadnemu człowiekowi. Jednak dojdzie do tego jeszcze straszliwy ból, którego ni jeden człowiek nie wytrzymałby. Jednak możesz temu zapobiec. Przecież wiesz, że Ojciec Twój nie zrobi nic przeciw Twojej woli. Wola Ojca mego jest moją wolą. A jaka jest Jego wola? Tak, abyś cierpiał, aby cię ukrzyżowali, gwoździami ręce i nogi przybili, aby ci wszyscy ludzie, dla których tak się poświęcasz, szydzili z ciebie i kpili. Taka jest Jego wola? Ci wszyscy obłudnicy i grzesznicy znaczą dla Niego więcej niż ty, Jego Syn umiłowany? Nie jesteś w stanie pojąć, jak wielką miłością ja i mój Ojciec umiłowaliśmy tych ludzi. A żebyś wiedział, że nie jestem w stanie tego zrozumieć. Myślisz, że będą ci za to wdzięczni, że będą żyć zgodnie z przykazaniami, chodzić do kościoła i wielbić cię po wszystkie czasy? Nie znasz ludzi. Jest to plemię żmijowe, paplające się w błocie, którym jest grzech. Przed tobą udają świętych, a do ludzi z pięściami staje. Tacy są twoi ludzie. Obłudni, fałszywi, chciwi, zazdrośni, zakłamani, bezbożni. Ich wady mógłbym wymieniać w nieskończoność. Ale jeśli mi nie wierzysz, przekonaj się sam. Wojna to są przede wszystkim tak naprawdę rany. To są ludzie zawidzi, to są ludzie, którzy, nie wiem, zostawiają swoje rodziny i dzieci. Czy był taki moment, że poczuliście tak naprawdę bezsens tego starcia, że tak naprawdę to jest ból, to jest cierpienie i to jest właściwie konflikt tak naprawdę nie wiadomo o co? Wysłany bombowiec B-1 zrzucił 4 900-kilogramowe bomby do burzenia bunkrów. Starcia w samym mieście powodują, że szpitale w południowej części Bagdadu są już przepełnione rannymi. Zaczyna brakować lekarstw i środków opatrunkowych, bo na skutek walk ich dostawy przestały docierać do szpitali. Okazałeś małą cząstkę ludzkiego charakteru. Stąpiłem z nieba dla ich zbawienia. Przyjmuję na siebie krzyż nie z przymusu, lecz z miłości, aby ludzie nauczyli się cierpliwie i bez szemrania znosić doczesne niedole. Taką niedolą jest grzech, pod którym nieraz upadają. Właśnie wtedy szczególnie chcę być z nimi. Nie potępiam ich. Pragnę jedynie przyjąć ich upadek na siebie, aby mieli jeszcze siłę powstać z niewoli własnych grzechów. W jaki sposób mam pokazać człowiekowi, że go kocham prawdziwie, gdybym przyznawał się wyłącznie do tych, którzy spełniają dobre uczynki względem mnie? Ja kocham ludzi za darmo, nie za coś. Kocham każdego bez względu na to, kim jest i jakie przewinienia wobec mnie uczynił. Swoją miłość popieram czynem, aby mogli mi uwierzyć.
Nie mogę cię zrozumieć. Tyle krzywd i upokorzeń z ich strony doświadczyłeś i jeszcze doświadczysz. Nawet po śmierci. Nie kuś, szatanie, bo i tak nie jesteś w stanie pomniejszyć mojej miłości do nich. Jesteś głupcem, Jezusie. Miałeś szansę się wycofać, ale zrezygnowałeś. I to dla kogo? Dla nich? Oraz dla nich? Dla wiernych przyjaciół, którzy nawet jednej nocy nie mogą z tobą czuwać. Wstańcie, chodźmy. Zbliża się bowiem ten, który mnie wyda. Przyjacielu, o coś przyszedł. Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec? Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, i nie pochwyciliście. Pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. Arcykapłani i cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go bułatowi. Jaką skargę znosicie przeciw temu człowiekowi? Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Nam nie wolno nikogo zabić. On podburza nasz naród. Namawia do niepłacenia podatków Cezarowi. Podaje się za Mesjasza, króla. Czy ty jesteś królem żydowskim? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, słudzy moi broniliby. A więc jesteś królem. Tak. Ja po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdy. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Każę go zatem ubiczować, a potem uwolnić, przyprowadzić Barabasza. Strać Jezusa, a uwolni nam Barabasza. Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Barabasza! Barabasza! Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Krzyżu! Krzyżli! Na górę! Cóż więc złego uczynił? Krzyżu! Krzyżli! Na górę! Milczy, czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić cię? I mam władzę cię ukrzyżować. Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci nie dał spokoju. Nie ponoszę winy za krew tego sprawiedliwego. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Ukrzyżuj go.
zlinczujcie go, a potem ukrzyżujcie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ty, co burzysz świątynię i w 3 dniach ją odbudowujesz, wybaw sam siebie. Innych wybawi, siebie nie może wybawić. Jeśli jesteś Mesjaszem, wybaw siebie i nas. My słusznie cierpimy, ale On nic złego nie uczynił. Panie,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.